ścieżki życia. Krzysztof Galas, Odpuść sobie. Czyta Alina Galas. Rozdział 7. Świętno, 1957 rok. Zaraz po ukończeniu roku większość absolwentów 7 klasy udała się na kolonie w Rudnie, oddalonym o około 10 km od Świętna. Wiele razy w wakacje jeździli tam się kąpać. Iwona wolała pomagać mamie, z czego Janka była bardzo zadowolona. Siłą rzeczy najbliższą przyjaciółką Ani była Jola, która ostatnio urosła i nabrała kształtów. Chociaż bardzo ładna, nie miała powodzenia u miejscowych chłopców. Rozniosło się po wsi, że Jola woli dziewczyny. Nie wiadomo, jak to się stało, że ludzie zaczęli o niej gadać. Najpierw wszędzie chodziły we czwórkę i nie było w tym nic zdrożnego. Po śmierci Emilki towarzystwo przyjaciółek się całkiem rozleciało. Iwonka siedziała z mamą w domu. Anka wciąż jeździła gdzieś rowerem, a Jola spacerowała samotnie albo spotykała się ze starszymi dziewczynami. Anka domyślała się już dawno, ale dowodów nie miała. Teraz zajmowały domek we trójkę. Trzyosobowe były najmniejsze. Jola i Anka dobrały sobie dziewczynę, która w ogóle do nich nie pasowała. Wiedziały dobrze, że Renata nie będzie sprawiać kłopotów. Niewiele wiedziała i wszystkiego się bała. Cały czas jadła albo spała. Jola i Anka bardzo dużo pływały. Kiedy nadeszły deszczowe dni, gwałtownie popsuł im się nastrój. Nie chciały grać w jakieś durne gry, w szachy albo w warcaby. Nie mogły pływać i bardzo im się to nie podobało. W końcu rozpogodziło się około 7 wieczorem. Księżyc był w pełni. Do 10 trwało ognisko. Potem wszyscy pochowali się w domkach. Renata zjadła wielką torbę ciastek, przy czym nie uznała za słuszne poczęstować współlokatorki choćby jednym. Ance i Joli wcale nie zależało na tych ciastkach. I tak wszędzie było pełno okruszków, a najwięcej w łóżku Renaty. Dziewczyny wyszły przed domek, a kiedy za parę minut wróciły, koleżanka spała z rzadka pochrapując. Wymyśliły, że jeszcze chwilę poczekają, a kiedy wszystko ucichnie, pójdą we dwie popływać. Musiały czekać ponad godzinę, ale kiedy poszły nad jezioro, cały ośrodek już spał. Stanęły na brzegu po kostki w wodzie. Po krótkiej chwili Anka stwierdziła, że jeśli wychowawczyni zauważy ich mokre stroje, to nie będzie dla nich przyjemne. Od razu zorientuje się, że pływały bez pozwolenia. Zdecydowały, że zostawią na brzegu ubrania i będą pływać nago. W końcu to nic takiego, zresztą wokół nie było żywego ducha. Anka popłynęła, oddalając się od brzegu o około 50 metrów. Jola trochę się wystraszyła, bo w pewnym momencie przyjaciółka zniknęła jej z pola widzenia. Stanęła w wodzie po szyję i czekała. Tymczasem Anka płynęła już z powrotem. Kiedy zbliżyła się, stanęła i przywarła nagim brzuchem do koleżanki. Delikatnie popchnęła Jolę, chcąc dojść tam, gdzie jest bardziej płytko. Dziewczyna była zaskoczona, kiedy Anka objęła ją i zaczęła całować. Jola natychmiast położyła dłonie na jej pośladkach, kiedy zorientowała się, że przyjaciółka nie ma zamiaru uciekać. Przez chwilę muskała ustami jej szyję i dekolt, po czym zatraciła się w namiętnym pocałunku. Anka nie uciekała. Wyglądała na zadowoloną, chociaż nie bardzo wiedziała jak, próbowała za wszelką cenę poddać się całkowicie. Jola rzeczywiście wolała dziewczyny. W szkole, jak i poza szkołą, łatwo było umówić się z chłopakiem z klasy. Można było się z nim całować, iść na spacer i w ogóle wszędzie się pokazywać. Będąc dziewczyną, nie było najmniejszych szans, by całować się ze swoją partnerką. Jolka miała nadzieję, że jeśli przyjaciółka pozwoliła zbliżyć się do siebie, to może stał się cud i na cały okres szkoły średniej będzie miała bratnią duszę. Anka była bardzo podekscytowana wieczornym zdarzeniem.
większość nocy nie zmrużyła oka. Jolka też się cały czas przewracała. Dziewczyny miały o czym myśleć. Same skomplikowały sobie piękne do tej pory życie. Rano wstały i obie spoglądały na Renatę, która oczywiście niczego się nie domyśliła, jednak obie zachowywały się tak, jakby miały wypisane na czole wszystko to, czego dopuściły się w nocy. Anka czuła się bardzo nieswojo. Miała wrażenie, że znowu robi coś koszmarnie głupiego i efekty jej działań będą tak samo opłakane jak w zeszłym roku. Głupio się to ułożyło po koszmarnie długiej zimie, w której większość dni i nocy myślała, że już całkiem wychodzi na prostą. Rower, spotkania koleżeńskie, perspektywa zmiany szkoły. Wszystko to powodowało, że sytuacja zdawała się coraz bardziej normalna. Anka więcej się uśmiechała i przesypiała całe noce bez żadnych problemów. Teraz przygoda z Jolką znowu postawiła wszystko na głowie. Było rzeczą zupełnie normalną, że po aferze z Adamem Anka bała się mężczyzn. Teraz przeżyła gorące zdarzenie z koleżanką, której nie musiała się bać. Znały się od przedszkola i trzymały się razem całą podstawówkę. Anka często była nieznośna i dokuczała dziewczynom bez przerwy. Teraz próbowała przemyśleć swoje zachowanie. Przez całe 7 klas dziewczyny miały do niej wiele cierpliwości. Z całej trójki Jola była najbardziej przyjacielska, dobra i wyrozumiała. Zawsze się starała, żeby wszystko było jak najlepiej. Anka za to wiele razy głośno obwieszczała, że nie interesuje jej, o czym mówią ptaki, zwierzęta, i prosiła Jolę, by przestała ją robić w konia. Nigdy nie wierzyła w te bzdury. Teraz było jej głupio. Może rzeczywiście coś było na rzeczy z tym słuchaniem zwierząt i roślin. Nagle Jolka wydała jej się taka mądra, wrażliwa i bardzo ładna. Wiedziała, że nie powinna robić tego z dziewczynami. Nigdy nie myślała w ten sposób o sobie. Kiedyś w maju na boisku szkolnym Janek z ostatniej ławki powiedział do Joli: ty paskudna lesbo. Wtedy wydawało się jej, że głupek sobie coś wymyślił. Anka była na niego wściekła. Kretyn nie przypadł Jolce do gustu i chce z niej zrobić taką malutką. Jola jest fajna, myślała. Lesba, nie lesba, co za różnica? Byłyśmy dziewczynkami, teraz jesteśmy prawie dorosłe. Koniecznie chciałaby takie zbliżenie z koleżanką powtórzyć. Czy mogło być możliwe, że Joli się nie spodobało i nie będzie chciała już nigdy więcej? Na razie kolonie się skończyły i rodzice ciągle coś od niej chcą. Ratowały ją coraz dłuższe przejażdżki rowerowe. Łapała się na tym, że trasa wycieczki coraz częściej wypadała w pobliżu domu Joli. Najprościej byłoby pójść do niej i normalnie pogadać, przecież się przyjaźnią. Nie byłoby nic wielkiego w tym, że przyszłaby do Joli na chwilę. Robiła to wiele razy w ciągu ostatnich lat. Jednak po nocnym spotkaniu w jeziorze sytuacja się zmieniła. Niby nic wielkiego się nie stało, a jednak wszystko wyglądało zupełnie inaczej. W końcu spotkały się twarzą w twarz. Anka szła do sklepu i kiedy była może 15 metrów od drzwi, z wnętrza wyszła Jola. Była w letniej niebieskiej sukience, blond włos miała związane w kitę. Stanęła blisko Anki, uśmiechnięta, wyglądała bardzo pięknie. Jola rozejrzała się, czy przypadkiem nie mógłby ich ktoś podsłuchać. To, że stały i rozmawiały przed sklepem, nikogo nie dziwiło, zawsze widywano je razem. Jola pochyliła się do jej ucha i odezwała się szeptem. Cześć, Aniu. Bardzo się cieszę, że cię spotkałam. Dzisiaj jest czwartek, a w sobotę rano moi rodzice wyjeżdżają na wycieczkę do Częstochowy. Jakbyś nie miała innych planów, to sobotni wieczór i noc mogą być nasze. Anka poczuła, jak serce zaczyna jej bić coraz prędzej. 1000 myśli na raz przebiegło przez gorącą głowę dziewczyny. Pomyślała, że jednak będzie możliwa powtórka z tego, co zdarzyło się na koloniach. Tylko że tam wszystko było spontaniczne i nie miały czasu na to, żeby się dziwić czy bulwersować. A teraz co? Pójdzie do Joli, będą w domu same i jak to ma wszystko wyglądać? Nie umiała sobie tego ani trochę wyobrazić.